Siemanko, z tej strony znowu Handlarz Doskonały. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić fajne autko, które jest bardzo mało spotykane na drogach. Tym samochodem jest to Renault Megane RS. Także jadę je teraz szybko opukać i wrzucę Wam tutaj kilka przebitek z menu. No i widzimy się za chwileczkę. Postaram się Wam coś opowiedzieć na temat tego samochodziku. Także zachęcam do pozostania i oglądania dalej. Siemaneczko, już jestem po myjni, autko zostało opukane, nie mylić oczywiście z umyciem, bo tak jak mówiłem, ja tylko na razie pukam autka, żeby Wam zaprezentować jak najlepiej kolorek, bo autko no, jest używane na co dzień, także było bardzo brudne, także na przebitkach już widzieliście jak to wygląda to autko, także jak już mówiłem, to jest Renault Megane RS, 2022 rok. Silnik to 1.8 benzyna, 300 koni, 420 bodajże niuta. Oczywiście no, szkoda, że nie jest to 4x4, tylko ośka. Tak się autko prezentuje. Przebiegu ma tam 56 bodajże tysięcy. Fajny w tym autku jest ten four control, czyli tylnia oś skrętna. Trzyma się bardzo, bardzo dobrze w zakrętach. Na rondzie czy na czym innym to naprawdę czuć to, jak, że tak powiem, tył ucieka, tak jakby się chciało lecieć, że tak powiem, bokiem, jak BMW, by człowiek chciał driftować. Chociaż tutaj nie ma co porównywać Renault do BMW. Co by tutaj Wam powiedzieć, no. Autko ogólnie sztywne strasznie, jak to auto sportowe. Przepraszam, jeszcze chorobsko troszkę mnie trzyma. Raczej autko takie bardziej dla zabawy, nie do poruszania się na co dzień, ponieważ no to zależy jeszcze jak się ma rodzinę, no to już w ogóle. Przejdźmy od razu do środeczka, Wam pokażę. Jest tutaj bardzo, ale to bardzo mało miejsca. Ja tak siedzę i tutaj tak szczerze powiedziawszy, jakby ktoś miał jeszcze nogi wsadzić, no to by było ciężko. No. Jedynie tutaj na fotel można by było jakiś, czy tak powiem, fotelik dziecięcy dać łącznie i to już by chyba było max, no ale trzeba by było się liczyć z tym, że fotel od kierowcy by zawsze był rozkopany, że tak powiem, przez niemowlaka. Autko ma isofixy. Fajne są te wykończenia takie a la karbonowe. Fajnie to wygląda. Felgi 19 cali. Oryginalne z RS-a. Nie powiem, bądź złe nie są. Czy tutaj lepsze by były jakieś 20 ładne, tylko że to już wtedy w ogóle komfortu jazdy by nie było, tak jak i w Phaetonie na przykład. Pokażmy tutaj w środeczku. Oczywiście oświetlenie ambientne. Bardzo fajnie to też wygląda w nocy. Jest autko bardzo fajnie oświetlone. Duży, fajny, czytelny ekran. Mi się bardzo podoba, ponieważ wszystko fajnie widać, nie tak jak w niektórych, takie malutkie to. I jedyne czego mogę tutaj powiedzieć, z czego jestem bardzo zadowolony i powiem szczerze, że na przykład w Audi S3 8y tej nowej, prawda, to jest tak, że te plastiki to tak trzeszczą w tym samochodzie, pomimo to, że dużo ludzi nie lubi Francuzów, no i sam też nie powiem, że narzekam troszkę na Renówki, chociaż moim zdaniem dużo osób, jak tak się kiedyś dowiedziałem, no to mówią, że na przykład zawieszenie w Renault jest o wiele twardsze niż na przykład w niemieckich samochodach. Coś w tym jest podobno, ale tutaj plastiki zostały wszystkie tak fajnie wykończone, nic tutaj nie czeszczy podczas jazdy, ani nic takiego. Tak samo tutaj jakiś karbonik, też to bardzo fajnie wygląda.
Bardzo wygodne ma kubełkowe te siedzenia. Bardzo są wygodne, nawet powiem szczerze, że lepsze nawet jak w tej Audi S3. Jeśli byście chcieli, no to oczywiście Audiczkę też Wam pokażę. Nagłośnienie Bose, gra naprawdę rewelacyjnie. Że tak powiem, szum na mieście po prostu robi, bo nie wiem, przez ten swój kolorek, no to nie ma osoby tutaj, która by się za nią nie obejrzała. No bo przykuwa to taki żółty. Pokażę Wam jeszcze bagażniczek. Bagażnik nie jest jakoś malutki, że tak powiem. Gdyby się samemu chciało jechać gdzieś na jakieś wakacje, to człowiek by się spakował bez problemu. Ale tak jak mówię, no w czwórkę czy tam w piątkę to już nie ma sensu, że tak powiem, w tym samochodzie, żeby się mieścić. Oryginalna kamerka cofania. Fajne ma te wloty po prostu. No, widać, że jest o wiele szersza niż na przykład zwykle Renault Megane. Otwieranie, zamykanie bezkluczykowe. O, tutaj też ładny ten wlot jest do wchodzenia. Bardzo fajnie to wygląda. No i się będzie teraz zamykać, bo kluczyk wziąłem. To jest troszeczkę, że tak powiem, denerwujące, no bo jest ten kluczyk bez otwierania i zamykanie bezkluczykowe. Po prostu nawet jak auto stoi pod blokiem, człowiek idzie z psem czy cokolwiek, no to kluczyk ma w kieszeni, to ona się otwiera i zamyka, otwiera i zamyka. I tak jest za każdym razem. Trzeba było to po prostu gdzieś wyłączyć. Hamulce Brembo. Nie powiem, tarcza też nie jest, że tak powiem, malutka. No musi to jakoś zatrzymać, chociaż powiem szczerze, że rewelacji jakiś tam nie ma, no. Te 300 koni, brakuje tego 4x4, żeby miało to sens dobrze rozpędzić, prawda? 420 N, no. Trzeba by było to jakoś dobrze zadysponować, dać na jakąś hamownię, dołożyć jeszcze parę koników, to wtedy by miało to może ręce i nogi, no. Tak trochę powiedziawszy. Co Wam tutaj jeszcze powiedzieć? Skrzynia automatyczna, sześciobiegowa. Nie jestem z niej zbytnio zadowolony, ponieważ ona działa jak taki, że tak powiem, robot. Troszkę jest to denerwujące, w szczególności jak jest auto zimne, to z dwójki na trójkę, czy tam z jedynki na dwójkę jest po prostu też nawet takie szarpnięcie. I to jest podobno wada ich ogólnie. Tak samo jakby na internecie poczytać, no to bardzo dużo osób narzeka na te skrzynie, ponieważ one bardzo, ale to bardzo padały w tych renówkach. No podobno tutaj w tej wersji już jest poprawiona ze względu na to, że jest to po lifcie już, bo to 2022 rok. Te pierwsze modele to podobno skrzynie padały na upór, naprawdę. Każdy narzekał na to. I także to trzeba by się też zastanowić nad tym, czy warte zachodu na przykład wydać tam chyba 200 tysięcy na takie autko i po kilkunastu kilometrach po prostu robić oczywiście skrzynię, no ale wtedy to człowieka to też jeszcze nie interesuje, ponieważ auto jest wtedy na gwarancji, tak? Także z tym nie ma tam problemu. No także co Wam tutaj jeszcze opowiedzieć o autku? Co byście chcieli wiedzieć, żeby człowiek Wam opowiadał o samochodach? Także tak to piszcie w komentarzach. Na pewno Wam na wszystkie komentarze odpowiem. Postaram się zastosować do tego. Dobra, otwórzmy maseczkę. Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy dam sobie radę jedną ręką. Strasznie mało miejsca. Naprawdę, tutaj żeby gdziekolwiek coś zrobić, to tragedia. Zobaczcie. I najgorsze jest to, że to jest zwykłe 1.8 doturbione, tak szczerze powiedziawszy, no jestem ciekaw, tak w sumie nie doinformowałem się, po ilu kilometrach te silniki, że tak powiem, padają, bo to jest nierealne, żeby to jeździło nie wiadomo ile. To jest tak samo jak z 1.4 TSI na przykład dodają turbinę i kompresor i po prostu wyciskają z tego jak najwięcej koni, nie? Także lampy fajne też przezroczyste, co chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo dobrze świecą w nocy, także to jest plus. W sumie no, co tutaj więcej opowiadać, no. Autko jeździ na wypożyczalni, także
Felgi już też ma ściorane, jak to w wypożyczalniach ludzie biorą, to nie szanują. Tak to wygląda. Ale cały ten środeczek jest czarny, także dzięki temu jeszcze oświetleniu ambientne to po prostu w nocy robi taką robotę, że nie wiem co wam tutaj jeszcze opowiedzieć. Chciałbym wam tak jeszcze nagrać, no ale to musiałbym mieć kogoś. Teraz się przygotuję do jakiegoś następnego samochodziku, też takiego na przykład sportowego. Wezmę sobie jakąś osobę, która po prostu mnie nagra, żeby wam coś opowiadać podczas jazdy, pokazać jak to auto jedzie, przyspiesza. Ogólnie jak się porusza po drodze, tak? No nic, no. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli tutaj, żebym wam opowiadał o samochodzie, co byście chcieli zobaczyć, a ja się dostosuję do tego, ponieważ samochodzików jest dużo, które można by było pokazać, także zachęcam do tego i zachęcam oczywiście do subskrypcji, jak i lajkowania. Także widzimy się już niedługo. W następnym odcineczku przygotowałem jeszcze króla polskiej wsi, także pewnie wiecie co to będzie, także nara.